A ze mną autorzy artykułu o hotelarskiej spółce córce PKP, czyli Natura Tour, Marcin Terlik i Szymon Piegza. Dzień dobry. Dzień dobry. No to co, skończy się to by źle dla polityków koalicji, jak mówił przed chwilą Michał Kamiński, czy... Właściwie wszystko na to wskazuje, ponieważ jak pamiętacie Państwo, a może nie pamiętacie, to my chętnie przypomnimy, w ubiegłym miesiącu, a to nawet była końcówka września, ujawniliśmy 30 Onecie, września, dokładnie tak, ujawniliśmy w Onecie pierwszą tak naprawdę aferę związaną ze spółkami Skarbu Państwa i tak naprawdę myślę, że to była chyba do tej pory jedna z największych afer tego rządu Donalda Tuska. Wtedy dotyczyła totalizatora sportowego. Totalizator sportowy, przejęcie, absolutne upartyjnienie totalizatora sportowego jako spółki Skarbu Państwa. Minął miesiąc, zaledwie miesiąc i mamy drugą podobną sytuację, a rzecz dotyczy właśnie spółki Natura Tour, spółki córki PKP SA, czyli tak naprawdę PKP podlega pod Ministerstwo Infrastruktury. I tutaj bardzo ciekawy wątek, ponieważ Ministerstwo Infrastruktury, z kolei na czele ministerstwa stoi pan minister Dariusz Klimczak, poseł, minister, wiceszef tak naprawdę PSL-u. I właśnie w naszym artykule, w naszym najnowszym śledztwie ujawniamy, że ta spółka Skarbu Państwa została całkowicie przejęta przez PSL. Ale jak chcieliście wyjaśnień od ministerstwa, to się chyba trochę odcięli od tego, co się dzieje? Odesłali was do PKP? Tak. Tu w ogóle przez to, że jest właśnie taka piętrowa konstrukcja ministerstwo, PKP, Natura Tour, to jakiekolwiek próba zdobycia informacji kończy się właśnie ping-pongiem i odbijaniem albo wyżej, albo niżej. Tak samo było wtedy, kiedy chcieliśmy dowiedzieć się, jakie są wynagrodzenia w tej spółce. Tylko jeśli chodzi o zarząd i rady nadzorcze, już tam nie wnikaliśmy oczywiście w wynagrodzenia szeregowych pracowników. No i tak samo PKP powiedziało nam, że to nie jest ich sprawa, pytajmy Naturę Tour, natomiast Natura Tour odesłała nas do PKP. No tutaj udało nam się akurat szczęśliwie, no wszystkie spółki w Polsce publikują sprawozdania finansowe z pewnym opóźnieniem, no ale mamy dane z zeszłego roku, więc przyjmując, że są teraz podobne zarobki, a tak z naszych też nieoficjalnych informacji wynika, że one są podobne do tych w zeszłym roku, no to dlatego udało nam się ustalić, że około są to 22-23 tysiące złotych miesięcznie, jeśli chodzi o zarząd i około 3,5-4 tysięcy, jeśli chodzi o Radę Nadzorczą. Natomiast nikt tej informacji nie chciał podać. No dobrze, to jeszcze raz po kolei. A kto bez konkursu trafił do władz Natura Tour? No tak naprawdę wszyscy, bo i cały zarząd, czyli dwie osoby w zarządzie spółki i cała Rada Nadzorcza, tam jest kilka osób, nie trafiły do spółki bez konkursów. I tutaj też faktycznie trzeba zrobić takie zastrzeżenie. My to w tekście absolutnie robimy, wyjaśniamy wszystko. I to jest linia, dzisiaj to jest linia obrony no, czołowych polityków PSL-u, że przecież tak naprawdę, szanowni państwo, regulamin wewnętrzny spółki wcale nie zakłada, że trzeba zrobić konkurs. Więc o co to halo, o co to ajwaj, przecież myśmy nie zrobili, bo nie musieliśmy zrobić. Dobrze, panowie ministrowie, panowie posłowie, to jest prawda, ale przecież miało być inaczej. I państwo, jeśli chodzi o całą koalicję obywatelską, czyli dzisiaj koalicję rządzącą, nie tylko koalicję obywatelską, ale też również PSL czy Trzecia Droga, przypominam, że w pakcie koalicyjnym, w umowie koalicyjnej, jednym z bardzo ważnych punktów było odpartyjnienie spółek Skarbu Państwa. O tym mówił również premier Donald Tusk, że tego absolutnie nie będzie. To, co było przez 8 ostatnich lat, cytując klasyka, tego teraz nie będzie. My zajmiemy się tym, że te spółki będą odpartyjnione. No dzisiaj mamy przykład, po pierwsze, totalizatora sportowego, po drugie, Natury Tour. No, że panowie, jest to, co było. Tak, myślę, że też tutaj warto zwrócić uwagę, że no, PKP jest tak zwaną setką, czyli spółką należącą w 100% do Skarbu Państwa, podobnie jak totalizator sportowy. Bo nie, a Natura Tour? Natura w 100% do PKP. Okay. Więc jest pełna kontrola Skarbu Państwa, czyli Ministerstwa Infrastruktury w tym wypadku, więc taka mówienie, że no, statut nie pozwala, chociaż statut nie stał na przeszkodzie w innych spółkach, których konkursy przeprowadzono. Ale poczekajcie, myślicie, że to chodziło o to, że rzeczywiście oczy wszystkich zwrócone były na te wielkie spółki Skarbu Państwa, co tam się dzieje, te wymiany zarządów, rady nadzorcze, całe zamieszanie, a tutaj sobie pomyśleli, że to jest taka malutka spółka córka, nikt tam nie zauważył, więc możemy ją przyjąć w całości? No na to wygląda, bo no, nie było nawet, cóż, no, no te dane o tym, kto jest, zasiada we władzach spółki, no są publiczne, więc trudno zakładać, że to się ukryje. Natomiast no, to, że nie było konkursu,
pomysłów, to żeby zwrócić uwagę akurat na tę spółkę, może rzeczywiście by... Ja przyznam szczerze, o tej spółce wcześniej nie słyszałem, zanim się tym tematem nie zajęliśmy. A jak trafiliście na ten trop? No właśnie, to jest... To było tak, jak zaczęliśmy tę rozmowę, czyli po naszym pierwszym śledztwie. Myślę, że możemy to powiedzieć. To jest jakieś kulisy, ale dosyć istotne. Po naszym pierwszym śledztwie dostaliśmy bardzo dużo sygnałów, że tak naprawdę to nie jest tylko totalizator sportowy. Podobnych przypadków jest dużo więcej i tam między innymi wśród tych właśnie sygnałów była spółka Natura Tour. Myślę, że też możemy, Marcin, powiedzieć, że po wczorajszym śledztwie, po wczorajszym artykule... Macie kolejne sygnały. Mamy absolutnie kolejne sygnały i wydaje się, że to jest tak naprawdę, że my otworzyliśmy jakiś worek, który dla nas jest też no jednak niepokojący, bo on jest bardzo szeroki i tych sygnałów, które dostaliśmy, dotyczących samego PSL-u, przypominam, to jest zaledwie jedna partia bardzo ważna, ale jednak jedna. Tych sygnałów jest bardzo, bardzo dużo, będziemy je absolutnie sprawdzać i tutaj też, skorzystając z okazji, apelujemy do Państwa, jeżeli tylko są takie sygnały niepokojące, proszę się zgłaszać, będziemy się tym zajmować. A możecie przypomnieć z tego artykułu, jak wyglądały, jak wyglądają te powiązania z działaczami, z politykami PSL-u, tych osób, które w tej spółce Natura Tour się znalazły? No tam na czele tej spółki stoi pani Jolanta Sobczyk, która została prezesem. A doświadczenie ma jakie? Pani Sobczyk do tej pory działała, można powiedzieć, w samorządzie. Była dyrektorką Centrum Kultury Gminnego i Biblioteki w Czerniewicach, miejscowości w województwie łódzkim. Pod... Niewielki gminny ośrodek. Niewielki, pod, co ważne, Tomaszowem Mazowieckim, bo ten Tomaszów Mazowiecki nam tutaj się bardzo często wypływał w wielu miejscach. Tomaszów i Rawa Mazowiecka, jeśli Państwo znają te okolice, no tak typowo centralna Polska. Przepraszam, stamtąd właśnie jest minister Dariusz Klimczak. To jest jego okręg wyborczy, tam ma swoje biura poselskie, no tam ma też swoich znajomych i sojuszników. No i właśnie... Matecznik PSL. Typowy matecznik. No i właśnie, i pani Sobczyk zresztą kandydowała w ostatnich wyborach, nie tak dawno. Przypomnijmy jeszcze raz, kim jest minister Klimczak? Ministrem infrastruktury i jednocześnie wiceszefem PSL-u, no, posłem, wpływową postacią w środowisku ludowców. A w województwie łódzkim, no to absolutnie postacią numer jeden, jeśli chodzi o PSL. No i pani Sobczyk właśnie kandydowała do, w ostatnich wyborach samorządowych właśnie z list trzeciej drogi. Też zaangażowała się w działalność PSL-u. No i jak wynika też z naszych informacji, rozmawialiśmy z osobami, no, znającymi to środowisko, no mówią, że jest to znajoma po prostu Dariusza Klimczaka, który zresztą w tej niewielkiej miejscowości Czerniewice, w której pani Sobczyk była dyrektorem biblioteki, no pan minister od wielu lat jest strażakiem, jest... Członkiem OSP. Członkiem OSP. A czy minister jakkolwiek odniósł się do znajomości z panią Sobczyk? No, próbowaliśmy o to zapytać. Ja dzwoniłem do pana ministra kilkukrotnie. W momencie, kiedy wysłałem SMS, no, kiedy już pan Klimczak wiedział, kim jestem i myślę, że domyślał się, o co chodzi, dostałem dość niespodziewany telefon z biura prasowego ministerstwa, ale telefon bardzo grzeczny, bardzo spokojny, z prośbą od pana rzecznika albo pana pracownika właśnie w biura prasowego, żebym określił dokładnie temat rozmowy, podał jakieś pytania, to w międzyczasie pan zapyta pana ministra. No i tak faktycznie było. Zapytaliśmy oczywiście o znajomość z panią nową prezes Natury. Okazało się, że pan Klimczak trochę sobie przypomina, że taka pani istnieje, ale żeby to była jakaś bliższa znajomość, to absolutnie tak nie jest. No więc mamy takie wyjaśnienie. Z drugiej strony na pytanie, to samo pytanie oczywiście zadaliśmy pani Sobczyk. I pani Sobczyk stwierdziła, że akurat pytać o to ją, o znajomość z panem ministrem, to jest nieelegancja, panowie tak nie przystoi i pani się rozłączyła. No więc jednak coś jest na rzeczy. A dlaczego nie przystoi? No właśnie, to jest dobre pytanie. Chętnie byśmy też z panią Jolantą porozmawiali na ten temat. Powiedzieć, pani Sobczyk nas początkowo bardzo miło, w miły sposób zaprosiła na rozmowę i zaprosiła w ogóle do siedziby spółki Natura Tour, którą bardzo chcieliśmy odwiedzić, ale niestety potem to zaproszenie odwołała i właśnie tak jak mówiliśmy, powiedziała, wszystkie pytania proszę kierować do PKP. A inne powiązania w tej spółce? No tu jest Rada Nadzorcza, w której też się dużo dzieje. No tam w Radzie Nadzorczej
jest między innymi brat wiceministra z PSL-u Konrada Wojnarowskiego, wiceministra Funduszy i Polityki Regionalnej. No jego brat Miłosz, adwokat, także droga otwarta do rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa, bo adwokaci mają, no mają już te uprawnienia, nie muszą zdawać tych egzaminów, więc było łatwo. No pan Miłosz też nie chciał z nami rozmawiać, to też szybka kariera, 29-letni jest pan członek Rady Nadzorczej. No tych rodzinnych powiązań w Radzie jest więcej, to może Szymon... No bo na przykład jeszcze jest też syn pana europosła, a wcześniej, a obecnie pana posła, też wiceszefa Ludowców, pana Andrzeja Grzyba. I nam się udało, nie udało nam się porozmawiać z panem Mikołajem Grzybem, co prawda, ale nam się udało porozmawiać z panem Andrzejem Grzybem, właśnie Grzybem seniorem z PSL-u. I co usłyszeliście? I ta rozmowa będzie dzisiaj w Onecie, to ja tylko zdradzę tak kulisy, albo może taką zrobię zajawkę, wprowadzenie. No pan Andrzej Grzyb mówi nam wprost, że no panowie, słuchajcie, no do pewnego momentu ja jako ojciec mogę dawać rady dziecku i to jest bardziej pytanie właśnie, do którego momentu to dziecko tych rad słucha. W pewnym momencie dzieci przestają słuchać rodziców, więc nie mamy na to żadnego wpływu. Syn jest dorosły, odpowiada za to, co robi, odpowiada sam i do niego proszę zadawać pytania. To jest jedna sprawa, ale druga sprawa, tutaj akurat pan Andrzej Grzyb się zgadza z tym, że jego zdaniem też powinny być w takich sytuacjach konkursy, bo poruszyliśmy absolutnie, myślę, że clue tej sprawy właśnie jest taka, że nie było konkursów. Co prawda regulamin spółki tego nie wymagał, no ale przypominam, miało być inaczej i panowie ministrowie, pan premier zapowiadali, że będą inne standardy, nowe standardy. No więc my też tak naprawdę czekamy dzisiaj, jaka będzie reakcja pana ministra Klimczaka, jaka będzie reakcja spółki PKP nadrzędnej do Natury Tur. No bo przypominam, po aferze w totalizatorze sportowym jednak ta reakcja była bardzo szybka i nawet głową zapłacił prezes spółki, pan Rafał Krzemień. Na razie tutaj reakcji nie ma, czekamy na nią. Tak, jeszcze przyglądając się Radzie Nadzorczej, może szybko, jest jeszcze pani Agnieszka Gonczaryk, która jest dyrektorką departamentu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. To jest w ogóle samorząd mazowiecki, to jest bardzo ciekawe miejsce, bo to jest no takie, można tak powiedzieć, księstwo Adama Struzika, kolejnej bardzo silnej postaci w PSL-u, kolejnego wiceszefa PSL-u też, bo tutaj wydaje się, że wiceszefowie PSL sobie trochę podzielili miejsca w tej spółce, nie wiem czy świadomie, czy nieświadomie, no ale tak to wygląda. Więc tutaj również w tym kolejowym świecie pojawia się sporo osób związanych z samorządem mazowieckim i właśnie Adamem Struzikiem. Także to tak, no właśnie, ciekawe to jest pytanie, że może reakcja w przypadku totalizatora sportowego była tak szybka, bo nie było tam aż tylu polityków z PSL-u, a jak wiemy, PSL jest bardzo skuteczny w tej... zawsze był bardzo skuteczny w przejmowaniu stanowisk, w walce o stanowiska i w trzymaniu się tych stanowisk. To prawda, no ja to pytanie właśnie my chcieliśmy zadać wielu osobom, bo wczoraj tak naprawdę też po naszej publikacji chcieliśmy porozmawiać z Ludowcami, ale mam takie wrażenie, to jest akurat moja intuicja, jakieś doświadczenie dziennikarskie mi podpowiada, że po prostu chyba poszedł jakiś przekaz dnia do Ludowców, żeby albo nie odbierać telefonów, albo w ogóle nie rozmawiać na ten temat. No i niestety porozmawiać się nie udało. Udało nam się porozmawiać tylko z panem Andrzejem Grzybem, który myślę, że tutaj trzeba akurat mu przyznać i oddać jakieś tam słowo uznania, że z otwartą przyłbicą rozmawiał i odpowiadał na pytania szczerze. No ja zadałem mu takie pytanie, czy przypadkiem to nie jest tak, że jednak też PSL obiecał swoim wyborcom coś innego, zupełnie inną jakość, no i czy ci wyborcy dzisiaj nie są po prostu oszukani, mówiąc krótko. Pytanie, co obiecał swoim działaczom. To prawda, tak. To jest często to nie idzie w parze, niestety. No pan poseł Grzyb stwierdził, że no faktycznie zdaje sobie sprawę z tego, że po tej publikacji będą Ludowcy o to pytani, no i muszą znaleźć jakieś sensowne tłumaczenie. Na razie tego tłumaczenia sensownego nie ma, bo ja słuchaliśmy też z Marcinem wczoraj wypowiedzi w różnych audycjach Ludowców, no i te tłumaczenia są absolutnie kuriozalne. Co jest bardzo ciekawe, zupełnie inaczej tę sprawę tłumaczy koalicjant PSL-u, czyli Polska 2050. Tam panowie
I czy pani, na przykład, bo Aleksandra i pani, Leo też, oczywiście, tak. Czy pani, tak, pani posłanka Leo, ale też wczoraj właśnie w Onet Rano był pan senator Michał Kamiński. No, oni są tą sprawą oburzeni. Oni myślę, że ta reakcja właśnie tutaj jest taka, jaka powinna być, jest na miejscu, ponieważ jest oburzenie. Nawet wczoraj padło takie zdanie ze strony pana posła Petru, że no w ten sposób się przegrywa wybory, tak naprawdę mówiąc krótko, więc... To prawda, chociaż przed chwilą Joanna Kluś-Grostkowska aż takim oburzeniem nie zareagowała, ale faktycznie Michał Kamiński, Aleksandra Leo i to akurat z Polski 2050 już bardziej stanowczo na ten temat się wypowiadali. No, ja się zastanawiam, czy... Trochę wybory w Stanach Zjednoczonych nie grają na korzyść PSL-u, bo przykrywają ten temat. I czy wy nie myśleliście o tym, żeby jednak z tą publikacją trochę poczekać? Bo, no bo dziś wiadomo, wszyscy będą się zajmowali jednym tematem i trudno będzie się przebić z czymś innym, a to jest bardzo ważne. Nie zastanawialiśmy się nad tym. No też to nie było oczywiście publikacja z na dzień, tylko ta praca nad nią trwała, ale oczywiście no, dzisiaj wszystkie oczy i dzisiaj, jutro i pojutrze pewnie zwrócone na Stany Zjednoczone, ale myślę, że jak jest dobry będziecie tekst, walczyć. To się zawsze przebije. Tym bardziej, że to nie jest koniec. No, tak jak mówiliśmy wcześniej, te sygnały naprawdę są tak, jest ich tak dużo i są tak niepokojące, że my absolutnie zaraz jak wysiądziemy z naszego mobilnego studia, wracamy do studia przy Domaniewskiej i do komputerów, do pracy i myślę, że w najbliższym czasie. Ale czy to znaczy, że macie już... No właśnie, ale to znaczy, że macie już... No, na tapecie kolejne spółki Skarbu Państwa. Ja zadałem panu jeżeli masz, mogę, proszę, tylko proszę. Tytułem jeszcze do zakończenia i już nic nie mówię. Zadałem panu posłowi Grzybowi takie pytanie. Panie pośle, czy gdyby się okazało, ale tak zupełnie teoretycznie, gdyby się okazało, że to Natura Tur to nie jest jedyna spółka Skarbu Państwa przejęta przez PSL, czy będzie pan zaskoczony? No tutaj nie było faktycznie wielkiego entuzjazmu. Pan poseł stwierdził, że mam nadzieję, że te pańskie założenia się nie spełnią. A mnie coś jakoś intuicja podpowiada, że się spełnią. Ale to więcej wkrótce w Onecie. Ja czuję, że już po prostu więcej wiecie. Mnie cały czas zadziwia. To też podpowiadam Joannę Kluś-Grostkowską. Czy to jednak nie jest trochę irytujące, że PSL, które tak mało od siebie daje tej koalicji w przypadku różnych ważnych tematów, tak dużo potrafi wyciągnąć. No właśnie. Ale podobno to jest mi Ministrem Obrony Narodowej współpraca przebiega świetnie, więc to się liczy. To znaczy akurat ten minister obrony narodowej to jest też chyba postać dość hamulcowa w wielu kwestiach. Tak mi też się Ale o tym wydaje. Też pewnie państwo za niedługo w Onecie poczytać. Bardzo wam dziękuję i czekamy na kolejne artykuły. W takim razie jestem bardzo ciekawa, czego jeszcze się dzięki wam dowiemy. Miłego dnia i owocnego Dziękujemy. Bardzo dnia. Dzięki, a Dziękujemy ja już za chwilę bardzo. Zapraszam, to trochę luźniejsze tematy. Będziemy o kobietach awanturnicach rozmawiać z autorką książki. Awanturnice Małgorzata Czapczyńska, czyli kobiety, które prowokowały i szły pod prąd.